Witam serdecznie, Magdalena Bałkowiec. Zapraszam na serwis informacyjny. Sytuacja na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem wciąż zmienia się bardzo dynamicznie. Tej nocy wielu mieszkańców umacniało wały przeciwpowodziowe w swoich miastach i próbowało zabezpieczać swój dobytek przed zalaniem. Tylko pan, czy więcej osób było stamtąd ewakuowanych? Moja mama. W domu żeśmy do góry na piętro pousuwali, że tak powiem, powynosili, ale wie pan, wszystkiego się nie da. To są ciężkie chwile, ciężkie akcje takie, bo każdy wie, że może za chwilę stracić cały dorobek życia, ale uważam, że ta akcja przebiegła naprawdę bardzo sprawnie. To było takie dosłownie prawdziwe, pospolite ruszenie, bo ktoś kupił piasek. Straż pożarna jeździła, komunikaty przez megafony ogłaszała. Przez stolicę Dolnego Śląska przechodzi fala kulminacyjna. Stan Odry przekroczył już stan alarmowy. Mieszkańcy Wrocławia całą noc walczyli z żywiołem i umacniali wały przeciwpowodziowe. A na miejscu jest Janusz Rzeczkowski. Sytuacja we Wrocławiu jest dobra. To dobra wiadomość, dlatego że w nocy oczekiwaliśmy na przyjęcie tej dużej ilości wody czoło fali powodziowej, tych połączonych sił różnych rzek, które ostatecznie wpadły do Odry i właśnie około drugiej w nocy dotarły tutaj do Wrocławia. Stan wody rano 6.33 i to jest poziom, który jest poziomem, który infrastruktura Wrocławia jest w stanie przyjąć. I tu, jeśli mówimy o zagrożeniu ze strony Odry, to sytuacja jest opanowana. Dużo większym wyzwaniem jest sytuacja związana z Bystrzycą i tutaj Marszowice i Stabłowice, te dwa osiedla cały czas są w napięciu i cały czas mieszkańcy tam układają worki z piaskiem, cały czas pilnują, żeby woda nie wdarła się do ich domów, zarówno posesje jednorodzinne, jak i budownictwo wielorodzinne tam jest zagrożone. Zalane są ogródki działkowe, niektóre ulice, ale sytuacja jest opanowana. Oczywiście niebezpiecznym zjawiskiem może być cofka na Bystrzycy, która będzie spowodowana z kolei z wysokim stanem Odry i to musi być cały czas monitorowane. Donald Tusk idzie w zaparte i nie przeprasza za to, że jeszcze 13 września mówił, że prognozy nie były przesadnie alarmujące. Mimo że tego dnia następnego sam sobie zaprzeczył, mówiąc tu cytat, prognozy generalnie nie są optymistyczne. Premier 13 września jeszcze zagrożenia nie widział, mimo tego, że IMGW alarmowało, alarmowały także instytucje unijne. Tak, prognozy wówczas nie były przesadnie alarmujące. To, co było dla mnie kluczowe, to było pierwsze posiedzenie sztabu. Chciałbym przypomnieć, że to był piątek 13, 8 rano, tu we Wrocławiu. Jeszcze nie było nigdzie wysokiej wody. Nie było mowy o powodzi w Polsce. Co ciekawe, już 10 września unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, bazując na profesjonalnym systemie Copernicus, oficjalnie powiadomił rząd Donalda Tuska o znacznym ryzyku powodzi. Przez całą dobę jesteśmy w kontakcie ze służbami reagowania w dotkniętych klęską państwach członkowskich. Dzięki systemowi świadomości powodzi w ramach systemu Kopernik zapewniliśmy wczesne ostrzeganie zagrożonym obszarom od 10 września. W kontakcie z organami państwowymi podnosimy świadomość sytuacji i oferujemy pomoc, jednocześnie wysyłając ponad 100 ostrzeżeń do władz w całym regionie do 13 września. Również na wniosek 5 państw członkowskich zapewniliśmy usługi szybkiego mapowania obszarów dotkniętych powodzią.
Opozycja punktuje rząd i pyta o konkretne działania. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości do pomocy powodzianom skierowano za mało strażaków, a także za mało potrzebnego sprzętu. Leży także komunikacja. W ocenie posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Szefernakera obecny rząd stawia PR kosztem faktycznego działania. Można powiedzieć już, że działania rządu są bardzo spóźnione. W pierwszej dobie, w pierwszych godzinach, w sobotę, jak przyszła pierwsza fala, nie zostały użyte adekwatne środki, siły do tego, żeby ratować ludzkie życie, żeby pomóc ludziom w ratowaniu swojego dobytku. Myślę, że, bo analizuję te sprawy od paru dni, w pierwszych dobach nie wypowiadaliśmy się jako politycy, nie chcieliśmy jeszcze tego sporu politycznego powiększać, ale jak we wtorek pan premier zaczął na żywo transmitować sztaby zarządzania kryzysowego, to pokazuje całą filozofię działania od pierwszego dnia, od pierwszych godzin, od tej pierwszej konferencji, gdzie powiedział, że nic wielkiego się nie wydarzy. To nie jest kwestia zarządzania kryzysowego, to jest tylko i wyłącznie teatr polityczny i zarządzanie takim PR-em. PR oczywiście jest elementem zarządzania kryzysowego, ale nie może stać się fundamentem. Wszystko dzisiaj jest oparte tylko i wyłącznie o dobry PR. Gdy rząd zawodzi, nie zawodzi społeczeństwo. Polacy jak zawsze w takich trudnych sytuacjach zdali egzamin. Pomagają wszyscy ludzie dobrego serca. Zbiórkę rzeczową Caritasu w warszawskiej archidiecezji warszawsko-praskiej obserwowała Ilona Januszewska. Dzień dobry, szanowni państwo. Cała Polska pomaga powodzianom z południa naszego kraju. Pytają państwo, co można przekazać tym osobom. Jesteśmy właśnie w magazynie Caritasu diecezji warszawsko-praskiej. Ze mną pani Katarzyna. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry. Wiele takich pytań dostajecie, co można przekazać powodzianom? Tak, oczywiście. I właśnie dzisiaj rozpoczynamy wielką akcję, taką, w którą mogą się włączyć osoby, rodziny czy też instytucje. Będziemy pakować pudełka, w których znajdują się najpotrzebniejsze produkty dla osób, które ucierpiały w powodzi. Takie rzeczy można przynosić między innymi tutaj do tego magazynu w jakich dniach, w jakich godzinach? Do naszego magazynu na ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie można przynosić paczki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do godziny 16. Natomiast w naszej diecezji mamy jeszcze 5 punktów, w którym taką żywność możemy zostawiać, a w całej Polsce jest ich bardzo dużo, co też można sprawdzić na stronie internetowej Caritas Polska. Serdecznie zachęcamy wszystkich państwa do tej pomocy, do tego, aby otwierać nasze serca. Warto te serca otwierać na co dzień i pomagać, kiedy jest to potrzebne. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Do zobaczenia.